Helena Hirsch, Armengert's maid, secretly offered Schindler 4,000 zlotys to get on the list. He took the money and obtained her release in a most unconventional way. A Schindler został z dzieckiem i zaczęli grać w karty. Nie wiem, nie znam tej gry tam, ale dość na tym, że Schindler powiedział, kto wygra, ten dostaje, to było wtedy na tę listę nie trzeba było wziąć, a on się jeszcze wszystko nie zgadzał. Nie chciał pozwolić, żeby mnie wziąć na listę. To on mówi, kto wygra, ten dostaje tą Lenę na listę. Oczywiście grali i Schindler wygrał 14 000 złotych. To była suma wtedy. Co on mówi do niego, no więc? To dziec się odzywa. Ja jej nie dam, to mówi, słuchaj, graliśmy, bądź fair.